Cześć, witam Was Energik w tym szalenie dzisiaj upalnym dniu. Mamy 8 kwietnia, a temperatura na termometrze wskazuje dość wysoką liczbę. Kod coś zrzucił, aż się przestraszyłem. I przechodzimy do kolejnego Enerflesza, co tam się działo w zeszłym tygodniu. Widzę, że chyba... Widzę na kamerze, że czas się chyba ostrzyc. Całe nieszczęście zepsuła mi się maszynka do golenia i zamówiłem już nową, bo ja nie chodzę do fryzjera, nie Mariola strzyżę jak hipisa. Dobra, słuchajcie, także zanim przejdziemy jednak dalej, jeszcze krótka informacja o mojej zaprzyjaźnionej fundacji Game Music. Otóż 28 kwietnia 2024 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się koncert Sounds of Fireflies, na którym posłuchamy symfonicznej muzyki z gry The Last of Us. Także na pewno jest to fajne wydarzenie i zachęcam, jeżeli macie okazję, czy macie chęci się pojawić, to jak najbardziej będzie to fajne, kawał fajnej muzyki. Dodatkowo koncert uświetni wizyta Gustavo Santaolalla, zdobywcy 2 Oscarów, gdzie będzie można też wziąć udział w jego warsztatach. Także myślę, że całkiem niezła impreza się szykuje. Ja nie wiem, czy jeszcze będę, nie mam jeszcze potwierdzenia od mojej żony, czy się wybierzemy, czy nie, bo nie wiem, czy będziemy mieli akurat wolny ten termin. Ale jeżeli jesteście chętni, lubicie serię Naughty Dog, The Last of Us, no to jak najbardziej 28 kwietnia we Wrocławiu warto na tym koncercie się pojawić. No i możemy przejść do informacji. Najpierw chciałbym kilka słów na temat naszego ostatniego podcastu z Bartem, bo sytuacja jest strasznie szybka, rozwojowa i to, co żeśmy mówili na tamtym podcaście, już mam nowe informacje. Ja chciałem się do tego odnieść, bo nie będziemy nagrywać kolejnego podcastu, a jest kilka informacji, o których chciałbym Wam powiedzieć w nawiązaniu do tego oczywiście podcastu. No, jeżeli chcecie, to możecie sobie ten segment ominąć. Wspominałem, że nie będzie długo, kiedy w Disneyu bądź w jakiejś innej korporacji odezwą się udziałowcy, którzy stwierdzą, hej, tracimy zbyt wiele pieniędzy. Może powinniśmy przestać robić kiepskie filmy, a zacząć zabrać się za coś, no powiedzmy, wartościowego. I dokładnie 4 kwietnia przeciwko Bobowi Igerowi, czyli CEO Disneya, wystąpił Nelson Peltz, to jest taki multimiliarder, cuda jakiś tam, ale też aktywista. No i jemu oczywiście się nie podobało to, co się dzieje i parafrazując jego słowa stwierdził, że on jako udziałowiec chce, żeby ceny akcji rosły, a to się nie dzieje i chciał wstąpić jako chciał zostać szefem Disneya, ale niestety przegrał z Bobem Igerem. Na razie, w każdym razie problem ten, o którym mówiłem, już zaczyna się dziać, już pojawiają się pierwsze pęknięcia, pierwsze jakieś tam rysy i to będzie postępowało. Wydaje mi się, że to będzie postępowało. No, tu jeszcze wspomnę, bo może też nie wiecie, że Disney, chcąc ściąć koszta i troszkę zniwelować te gigantyczne wpadki na ostatnich filmach, zwolnił 7 tysięcy osób. Tego się oczywiście nie mówi, ale w zeszłym roku Disney zwolnił 7 tysięcy osób. Także, no, tak to jest. No, w każdym razie, coś tam zaczyna się dziać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz związana tym razem z Netflixem. Otóż szef działu filmowego został zwolniony, wszedł do niego nowy człowiek, który stwierdził, że wszystkie filmy, które Netflix do tej pory produkował, są niedobre i nie idzie to w dobrym kierunku i trzeba coś tutaj z tym zrobić. I na Netflixie też zaczynają się dziać pewne rzeczy, które miejmy nadzieję, że jakoś tam zostaną też rozwinięte w dobrą stronę, tak? Także jak mówię, te duże, to zaczyna się zawsze od tych największych firm, a potem idzie w dół. Zawsze ci najwięksi podejmują pierwsze jakby kroki. Na razie nie można powiedzieć, że to kroki, ale są to po prostu jakieś takie delikatne elementy, które zaczynają się gdzieś tam na tym naszym rynku popkulturowym pojawiać.
Słuchajcie, jeszcze jedną ciekawą rzecz. To jest już w ogóle związane z... To jest w ogóle absurd. Absurd totalny. Ja nie wiem nawet, czy to jest prawda, bo ja nie wierzę, że to jest prawda. Aczkolwiek w Stanach ta aferka powoli się rozdmuchuje i coraz większe, szersze zatacza kręgi. Otóż Hollywood stwierdził, że powinno się banować krytyków filmowych YouTube'owych. YouTube'owych krytyków filmowych. Bo szukając kozła ofiarnego za kiepską oglądalność filmów odpowiadają YouTuberzy. Nie firmy, które produkują kiepskie filmy, na przykład Disney. Nie, to oni nie są winni. Winni są ci, co krytykują, ci, co mają posłuch wśród ludzi, którzy potem nie idą na te ich gnioty, bo naoglądają się YouTuberów, którzy stwierdzą, że ten czy tamten film jest kiepski i potem nie idą. I co się dzieje? Próbują na razie jeszcze to jest w kwestii, wydaje mi się, rozwojowej, ale szukają sposobu, żeby pozwać YouTuberów filmowych, krytyków, aby ich po prostu zbanować, czy wytoczyć im sprawę, której nie będą mogli wygrać. I to już się dzieje. Kłopot jest tylko taki, że to nie są mali YouTuberzy, to nie są osoby, które mają kilka tysięcy subskrypcji. To są potężni YouTuberzy mający kilka milionów subskrybentów. I teraz pomyślcie, co się stanie, kiedy taki YouTuber na swoim filmie powie: słuchajcie, Disney czy ktoś tam wytoczył mi sprawę i chce uciszyć mnie, żebym negatywnie nie wypowiadał się na filmach. Jaki będzie miało to wydźwięk na te duże firmy? Także w ogóle nieprzemyślany sposób, ale szukają takiego sposobu. Głównie tu jest, chcą zbanować jakiegoś critical drinker. Nie znam typa, ale ma on chyba tam ponad 2 miliony subskrybentów. Faktycznie wyświetlenia na filmie ma spore i chcą go od niego zacząć. A prawdopodobnie chodzi też, bo to była taka troszkę bezprecedensowa sytuacja, potem kolejnych i kolejnych i kolejnych i nagle nie będzie krytyków YouTube'owych. Słuchajcie, jaka to była absurdalna sytuacja, to się nie stanie, ale nie ma krytyków filmowych. Wszystko dowiadujesz się na temat filmów z płatnych recenzji i te wszystkie filmy nagle są super, są świetne, warte obejrzenia. Także absurdalna sytuacja. Przepraszam, że dzisiaj tak trochę filmowo, ale troszkę rzuciło mi się tutaj to w oczy i ciekawi mnie ten temat. Będę to śledził. Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje, będę na pewno dawał znać. Studio Ryaga Gotoku, czyli twórcy legendarnej serii Yakuza, teraz Like a Dragon, pracują nad kolejną odsłoną gry. Przypomnę, że ostatnie trzy gry pojawiły się co roku. Zaczęliśmy od Like a Dragon Ishin, potem Like a Dragon Man Who Erased His Name i Like a Dragon Infinity Wealth. I każda gra pojawiała się co roku. Możliwe, że i w tym roku doczekamy się jakiejś nowej produkcji, aczkolwiek Ryago Gotoku twierdzi, że nie będzie to kolejna część Like a Dragon, tylko coś nowego. Co by mogło być nowego? Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie oni mają aktualnie tam te marki, aczkolwiek kilka lat temu pojawiła się taka gra na podstawie mangi. Nawet niektórzy uważają, że ona należy do uniwersum Yakuzy, ale nie należy, od razu powiem. Jak ta gra się nazywała? Wiem, że to była właśnie też japońska gra. Kurczę, teraz zapomniałem. Patrzę tutaj w moją listę, bo grałem w tą oczywiście grę i była recenzja nawet na kanale, ale ponieważ nie oglądałem mangi i jakoś mi tam to za bardzo nie zapadło w pamięć. Kurczę, nie pamiętam teraz. W każdym razie możliwe, że pracują nad kolejną odsłoną tej gry. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, Ryaga Gotoku jest aktualnie w całkiem fajnej sytuacji, bo mają bardzo dobry silnik, który pokazuje, że naprawdę dużo na nim można zrobić i gry jak ostatnio Infinity Wealth pokazały, że no jest tutaj szansa na zrobienie fajnych tytułów i myślę, że oni będą z tą stronę raczej szli, żeby wyprodukować jakieś nowe IP, które da im troszkę oddechu od Yakuzy. Kurczę, nie mogę tej gry teraz znaleźć. No poczekajcie, sobie zerknę tutaj na internecie. Taka się działa, kurczę, w postapo. Nawet była całkiem niezła ta gra. Zaraz wam powiem. Gdzie to jest? No oczywiście Judgment, ale to nie chodzi o Judgment, tylko chodziło mi o
Fist of the North Star. O, Fist of the North Star Lost Paradise. To była taka gra dziejąca się w podstapo, bardzo nawiązująca troszkę do, można powiedzieć, samej rozgrywki Like a Dragon, czy też Yakuzy. W każdym razie możliwe, że pracują nad kolejną odsłoną właśnie Fist of the North Star. Zobaczymy. No, ja ogólnie jestem fanem. Jak wiecie, jestem fanem Yakuzy, promuję ją jak mogę w Polsce i trochę mi się powoli to udaje, jakoś tam coraz więcej ludzi sięga po te gry i bardzo dobrze. Natomiast jeszcze nie jest to tak, jak powinno być, ale cieszę się, że powoli się to dzieje. Kilka z informacji na temat Ubisoftu. Zacznijmy od tych nie wiem czy dobrych, ciekawszych informacji. Pojawiła się plotka, znaczy wydaje mi się, że to nie jest plotka, że to jest pewne, że Ubisoft pracuje nad kolejną odsłoną Far Cry'a, tak naprawdę nad dwoma, bo chodzi o siódmą odsłonę Far Cry'a, a jeszcze pracują nad produkcją multiplayerową, która ma pod tytuł Project Maverick. Szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy to do końca wyjdzie, bo jak wiemy, Skull and Bones zostało zmiażdżone w recenzjach, więc nie wiadomo, czy te gry w formie takiej typowo wieloosobowej mają sens. Natomiast ja mam taką radę ogólnie dla Ubisoftu, wiem, że oglądacie, żeby nie robić kolejnej odsłony Far Cry'a, bo szóstka pokazała, że nie idzie to w dobrą stronę, chociaż moja teza jest taka, że tylko nieparzyste Far Cry'e są dobre. Jeżeli spojrzycie na te wszystkie wydane, to faktycznie coś w tym jest, że te nieparzyste odsłony były najlepsze. Teraz by była siódemka, czyli nieparzysta, więc pewnie by była ta dobra odsłona. Natomiast ja bym bardzo chętnie zagrał w remake Far Cry'a pierwszego. Bez udziwnień, masy znaczników, dobry remake pierwszego Far Cry'a. On nadal jest fajną grą i myślę, że można było tam fajnie coś z tego ciekawego wycisnąć, tylko nie robić tego z gigantyczną mapą, z miliardem znaczników, tylko prostą singlową grę, tak jak był pierwszy Far Cry. To się nie stanie, bo Ubisoft, mam wrażenie, że od dłuższego czasu próbuje odnaleźć swoją niszę, czy też wejść w niszę gry usługi i próbują troszkę, wydaje mi się, szukają sposobu, żeby powtórzyć popularność, czy też powtórzyć akcję z popularnością Rainbow Six Siege, ale to średnio wychodzi na razie i te wszystkie gry usługi jakoś nie bardzo i ogólnie gry usługi są aktualnie przez graczy strasznie tępione i to wydawanie w ogóle gry usługi to jest kręcenie bata na własną dupę i nie sądzę, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens i miało się zmienić. Gracze nie chcą gier usług, a dlaczego? To tu dochodzi kolejna informacja, również powiązana z Ubisoftem. Otóż Ubisoft stwierdził, że zamyka serwery gry The Crew. Ktoś może powiedzieć, no spoko, no i co z tego? Kłopot jest taki, pamiętacie, kiedyś mówiłem, że jeżeli Steam skasuje swoją grę, to nie macie już do niej dostępu. Nie jest to do końca prawda, bo gry nadal możecie ściągnąć, ale nowe osoby, które dopiero sobie Steama zainstalują, bądź dopiero chcą kupić tą grę, to już niestety nie będą mogli zakupić tego tytułu, bo został on zdjęty, aczkolwiek ci, co ją kupili, nadal mogą ją ściągnąć. Ale można ten problem rozwiązać jeszcze inaczej. Można wyłączyć serwer gry. A The Crew jest takim tytułem, który musi mieć połączenie z serwerem nawet przy graniu w singla. Więc w momencie, kiedy wyłączyli serwery, wasza płytka jest tak naprawdę tylko aktualnie tyle warta, co podstawka pod kufel piwa. Wcześniej były takie sytuacje, nie wiem czy pamiętacie, na PlayStation 3 była taka gra Mag. To był pierwszy tytuł, który oferował multiplayerową rozgrywkę na 128 graczy. Gra jakaś nie pykła, wyłączyli serwery i w zasadzie płytka jest totalnie bezużyteczna, bo gra się po prostu nie uruchomi. I tak ma być też z The Crew. Jeżeli wyłączą serwery, nie będzie można w nią zagrać ani singlowo, ani multiplayerowo. Oczywiście problem jest taki, że The Crew miało w sobie ukryte mikropłatności, ludzie kupowali jakieś tam samochody, skórki, cokolwiek i nagle to wszystko stracili. Te pieniądze są jakby wyrzucone w błoto, bo tej gry już nie będzie można odpalić. Ciężka sprawa i słuchajcie, ktoś się na to wkurzył i mamy tutaj Scotta, niejakiego mamy youtubera, Rossa Scotta, który stwierdził, że niszczycie gry i założył petycję.
chyba troszkę dla śmiechu, żeby przestali, Ubisoft przestał niszczyć gry. I właśnie chodzi tu głównie o to The Crew. I ta strona kampanii osiągnęła jakiś potężny sukces, zaczęli o tym wszyscy mówić i słuchajcie, coraz szersze zatacza to kręgi. I to sprawi, że możliwe, że Ubisoft się wycofa, a może już się wycofał, na razie jeszcze nie ma tej informacji, może się wycofa ze swojej decyzji, ale to pokazuje bardzo ważną rzecz, że dzisiaj społeczeństwo YouTube, może nawet nie YouTuberów, nas, graczy, jest tak ogromną siłą, że jeden kamyczek może poruszyć lawinę. I właśnie Ross Scott, myślę, że przemawia w imieniu wielu graczy, którzy mają dosyć takich praktyk, gdzie kupujesz grę, która musi mieć stały dostęp do internetu i do serwera producenta. Jeżeli gra się nie przyjmie, no to po prostu serwery są wyłączane, a wy zostajecie z totalnie bezużyteczną płytką, w której nawet nie możecie uruchomić. Znaczy, odpalicie pewnie menu, ale gra się już po prostu nie uruchomi. I takie sytuacje właśnie, to jest kolejne niebezpieczeństwo. Tak jak mówiłem w przypadku tego Steama, co nie do końca jest prawdą, tak tutaj, jeżeli ktoś wyłączy serwer, no to już jest pozamiatane. Już możecie tą płytkę wziąć i przez balkon zobaczyć, jak frunie. Także zobaczymy, jak się będzie tutaj cała ta sytuacja rozwijała. Ja jestem ciekawy, bo jeżeli to się uda, to tylko jest informacja dla nas graczy, dla was widzów, dla youtuberów, że możemy zmienić, możemy wpłynąć na decyzje gigantów, korporacji, bo jest nas niesamowicie dużo i możemy tego dokonać. No dobra, ale jeszcze dobra informacja od Ubisoftu. Jutro, 9 czerwca, obejrzymy pierwszy trailer omawiający fabułę nadchodzącego Star Wars Outlaws. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę czekam. Gra zapowiada się fenomenalnie. Wygląda naprawdę świetnie i mam nadzieję, że tutaj Ubisoft nie zawiedzie i dowiezie naprawdę dobry tytuł. Mocno kibicuję, bo jest to po pierwsze coś nowego od Ubisoftu, nie kolejna część, kolejna odsłona, prequel, sequel, sraquel i tak dalej, tylko coś nowego. A gier z Gwiezdnych Wojen nigdy za wiele. Ja uwielbiam Gwiezdne Wojny, chociaż przyznam wam się szczerze, że te filmowe Gwiezdne Wojny od trzeciej trylogii Skywalkerów to dla mnie jest już totalne dno. Epizody 1-3 jedynie akceptuję, nie to, że je lubię, akceptuję je. No, najbardziej jestem oczywiście za epizodami 4-5-6 i powiem wam, że z tych Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o filmy, bo często się pytacie, czy oglądałem to, czy tamto, że to dobre, że to złe, nie oglądam, bo wychodzi tego tyle. Natomiast ja jestem przyzwyczajony do tego Expanded Universe za czasów George'a Lucasa i niestety nowe Expanded Universe, które serwuje nam Disney, jest dla mnie nie do przełknięcia i nie chodzi tutaj, znaczy chodzi o to, że jest to po prostu dojenie na maksa krowy, podobnie jak z Marvelem, do momentu, aż ludzie zaczną żygać Gwiezdnymi Wojnami i nie będą już chodzić do kina, co tak naprawdę już chyba się działo przy epizodzie 9, o ile dobrze pamiętam, i tych tam potem kolejnych. Także wydaje mi się, że to już się dzieje i gracze mają tego dosyć i nie chcą chodzić już na to. Cały czas odgrzewane kotleciwa. Na filmy Lucasa to się przynajmniej czekało. Nawet na te epizody 1-3 to każda informacja była na wagę złota. Każde zdjęcie, na to się po prostu czekało. A teraz to jest trochę taki hamburger. Wiemy, że dostaniemy, nie ma na co czekać. Pyk, 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 kolejny serial, kolejny film. Pooglądasz i za tydzień już nie wiesz nawet, co oglądałeś. No niestety tak jest. Znaczy, to jest moje podejście. Dziadowate trochę pewnie, bo jestem dziadersem. Ale to jest takie moje podejście i wielu ludzi z mojego pokolenia myśli podobnie niestety. Młodzi może tak, może chociaż dla młodych chyba Gwiezdne Wojny, nie, przynajmniej na przykład dla Oliwiera, patrząc na Oliwiera, dla niego nie stanowi to żadnej wartości całe w ogóle uniwersum Gwiezdnych Wojen. Marvela tak, ale on jest jeszcze mały. Marvela to go tam bawi, że tam się walczy, ale powiem wam, najbardziej Oliwiera aktualnie interesują te duże potwory, czyli King Kong, Godzilla, tego typu rzeczy, tak. On to te filmy lubi. Marvela może obejrzeć, obejrzał chyba wszystkie filmy Marvela, jakie są na Disneyu, ale widzę, że najbardziej lubi te wielkie potwory, także
Wydaje mi się, że on też już ma powoli tego dosyć. Dobra, kolejna ciekawa informacja. Nie tak dawno wspominałem, że PlayStation 5 Pro pojawi się prawdopodobnie w tym roku i tak sobie troszkę tutaj gdybałem, co z Xboxem i stwierdziłem, że Xbox prawdopodobnie odpuści półgeneracyjną konsolę i przejdzie od razu do kolejnej generacji i wiele rzeczy tutaj potwierdza, że tak będzie. Między innymi plotka na temat Gearsów 6, która już ma się nie pojawić na tej generacji konsol, ale na Next Genie, więc bardzo możliwe, że Microsoft zrobił jedyne chyba sensowny krok aktualnie, który był, wydaje się, dość oczywisty, czyli odpuszcza już tą generację. Nie będzie się kopał ani z PlayStation, ani tym bardziej z Nintendo, bo z tymi to już się nie ma co kopać. I po prostu odpuści tą generację. Wyjdzie sobie PlayStation 5 Pro, na rynku będzie Xbox Series S, Series X i Xbox po prostu wcześniej, przed PlayStation, tak zakładam, zaatakuje z Next Genem. Tak mi się wydaje, że jest to najbardziej prawdopodobna sekwencja wydarzeń i najbardziej dla Microsoftu korzystna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dajcie znać, co wy sądzicie. Czy to jest, może to nie jest wcale mądre podejście. Kurde, mógłbym, nie dość, że mógłbym pracować w Netflixie, w Disneyu, w Microsoftcie, w Ubisoftcie, to ja czekam. Ja nawet nie muszę wysyłać CV, ja czekam, że wy się do mnie odezwiecie, na, że szukacie nowego CEO. Mogę w te czterech firmach zarządzać, nie ma problemu, ogarnę wszystko i wyprowadzę wam te firmy, że ho, ho. Dobra, i kolejna dobra informacja. Zostało 40 dni do, czy tam nawet już mniej, do wydania Senua Saga Hellblade 2. Ciekawy jestem, ilu z was grało, fantastyczna gra. Pierwsza część może była taka troszkę niskobudżetowa, miała taki posmaczek niewielkiego budżetu, ale to, co będzie w dwójce, to ja spodziewam się, że to będzie totalny killer. W każdym razie mamy tutaj niestety, podzielono się z nami dość smutną informacją, że niestety drugi Hellblade będzie działał tylko w 30 klatkach na sekundę. Jaki jest tego powód? Powód jest jeden. Ponownie wykorzystanie Unreal Engine 5. To pokazuje, że konsole aktualnej generacji są za słabe na generowanie grafiki w 60 klatkach na Unreal Engine 5. Próby, które były, żeby gry działały w 60 klatkach na piątce Unreala, jak chociażby Immortals of Fate, pokazuje, że tak, da się, ale te gry wyglądają koszmarnie. Niestety tam w Fate był jeszcze chyba FSR 3, to podczas ruchu, kiedy było dużo cząsteczek, kolorów, nie było widać, w zasadzie nie wiadomo było, na co patrzymy na ekranie. Wyglądało to koszmarnie. I tu Unreal Engine 5 myślę, że jest jednym z powodów, dla którego PlayStation myśli o PlayStation 5 Pro, bo będzie, znaczy ja się spodziewam, że da to możliwość odpalania gier w 60 klatkach, które będą wyglądały lepiej. Tam wejdzie jeszcze ten nowy ichni upscaler obrazu. Zobaczymy, jak to sobie będzie dawało radę. Natomiast no, Hellblade 2 jest kolejną grą, która pokazuje, że niestety, ale aktualne konsole z Unreal Engine 5 nie mają zbyt wiele wspólnego, bo nie będą miały zbyt wiele wspólnego, a jeżeli już, to jedynie w 30 klatkach. No i nie sposób zachować jakość oprawy, wysoką i rozdzielczość równocześnie jeszcze, żeby było to w 60 klatkach. Dlatego wydaje mi się, że problem no, jest tutaj z mocą PlayStation. No, powiem wam tak, no, jak PlayStation wychodziło, no to jeszcze te i Xbox, to jeszcze ten Unreal Engine 5, tak nie było wiadomo, co jest, czym to będzie. A teraz okazuje się, że niestety mocno ten silnik wyprzedził to, co mogą zaoferować aktualne konsole i wydaje mi się, że międzygeneracyjna konsola od PlayStation jest bardzo dobrym pomysłem, bo pozwoli przetrwać. A Xbox, no i tak jak mówię, spodziewam się, że Xbox zacznie po prostu kolejnego Next Gena, nie będzie się bawił w konsolę międzygeneracyjną, bo nie ma to aktualnie chyba za wiele sensu. Dobra, co nowego u mnie? U mnie nic nowego. Patrzę, czy coś nowego. Tak się... Nie, nic nowego. Dobra, co w tym tygodniu planuję? Osoby, które mnie śledzą na Facebooku, widziały, że skończyłem wreszcie Mortal Kombat Special Force.
i nie chcę o tym rozmawiać. W każdym razie to będzie, nie jest chyba żadną tajemnicą, że będzie to kolejnym filmem, kolejną grą w serii Zagrajmy w Krapa. Będę pewnie zacznę pisać scenariusz dzisiaj z tego względu, że potem zapomnę, znaczy w ogóle to ciężko mi będzie to zapomnieć w coś, co ja zagrałem, więc ale tak, to się pojawi. Co będzie w kolejnych dniach? Mam do zrobienia jedną, o właśnie, mam, nie wyjąłem, mam fajnego Unbernika najnowszego, który odpala już gry z PlayStation 2 w 60 klatkach na sekundę. Będę tą recenzję zrobił prawdopodobnie na niedzielę i ona pewnie na niedzielę się pojawi. W środę bardzo bym chciał, ale nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, żeby zrobić, czy uda mi się zrobić recenzję po latach z Xenosagi trójki, którą już skończyłem i którą mam dla Was już całą ograną, chociaż ta recenzja będzie bardziej taka zbiorcza trzech części, bo nie sposób jednak zrecenzować tylko części trzeciej bez spoilerowania, więc a nie omawiając historii z części trzeciej, no to tam nie za wiele zostanie, żeby, więc zrobię jakąś taką właśnie hybrydową recenzję łączoną. Tak bym chciałbym to ugryźć. Myślę o kolejnym Retro Story. Jeżeli coś tutaj będę działał w tym kierunku, no to pewnie w tym tygodniu pod koniec lub w przyszłym dopiero się pojawi. Mam jeszcze pytanie do wszystkich patronów, którzy dostali, znaczy czy odebraliście wszystkie te, no, litografie. Potem zerknę, czy jeszcze gdzieś zostało. Ogólnie recenzja, widzę Riddicka, Wam się spodobała. Mi się ogólnie podoba ten format tworzenia recenzji po latach. Można powiedzieć, że to bardziej takie to było grane z scenariuszem, ale podoba mi się ten temat i widzę, że Wam też się spodobał. Te informacje są bardziej zwarte, bardziej takie, nie są rozwleczone i to wydaje mi się z dobrym pomysłem, żeby tą serię ciągnąć. Mam nadzieję, że Bart w końcu wyśle mi recenzję Dragon's Dogma 2. Wiem, że nad nią pracuje, czy już ją zrobił, nie wiem, bo miał ją chyba wysłać mi w niedzielę i chyba, znaczy chyba, nie dostałem jej, więc nie wiem, czy ją dostanę w niedzielę. Zaraz go się tutaj zapytam. Wiem, że wielu z Was czeka na jego recenzję. No i co? No i tak, no i będę raczej produkował sobie tutaj te filmy. A, jakieś pogadajmy pewnie usiądę, wiecie, bo to jest trochę tak, że ja ogólnie to nie jest tak, że ja pracuję na przykład, siadam w poniedziałek, robię dwa filmy i potem cały tydzień leżę brzuchem do góry. Ja pracuję nad tymi filmami codziennie. Samo to, że wypuszczam średnio 4 filmy w tygodniu, które nie są gameplayami, to wydaje mi się, jest to naprawdę duży sukces, że udaje mi się coś takie tempo podtrzymać. Oczywiście gameplay mógłbym wypuszczać 20 dziennie, no ale wiecie, że ja nie jestem chętny w kwestii gameplayów. Także jakieś tam jeszcze rzeczy na pewno się pojawią i będę coś tam produkował. Tak sobie patrzę, co to jest, co jeszcze dawno nie było. Na pewno muszę wziąć się za kolejne, kiedyś to było z Top Secretami i kolejny odcinek Za kulisami, tylko problem jest taki, że mam niestety rozwaloną PlayStation 3, którą miałem przygotowaną pod ogrywanie wersji beta gier i nie wiem, czy się dają naprawić, czy po prostu będę musiał jakąś kupić nową i znowu ją zmodyfikować, żeby ona te gry odpalała. Na razie PlayStation jest wyłączona w ogóle całkowicie z użytku, trójka. Natomiast jeszcze mam tutaj kilka gier na Xboxa, które chciałbym Wam pokazać, ale też na inne ciekawe konsole, także możliwe, że też będę w tym tygodniu na czymś. Oczywiście to nie znaczy, że to się pojawi w tym tygodniu, bo to tak nie będzie. Raczej to będzie rozłożone na 2, nawet i 3 tygodnie w przód. Tak, żebym sobie tutaj już mógł. No, najwięcej oczywiście zajmuje mi ogrywanie tego wszystkiego, nie? Wiecie, jak Xenosagę kończyłem, no to ponad 40 godzin, nie, mi zajęło. No to też jest takie, wiecie, skończ grę na 40 godzin, którą potem obejrzy 12 tysięcy osób i z której zrobisz filmik, który trwa na przykład 15 minut, nie? To jest w ogóle nieopłacalna sprawa. Jakbym zrobił gameplaye po pół godzinki, 80 odcinków i pyk, lecą wyświetlenia po 1000 albo i po 500 wyświetleń na film. Dobra, nie przynudzam, w każdym razie to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, jakiś dzisiaj dobry humor mam w ogóle, ciekawe dlaczego. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.